Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Subnautiki. Zaczynamy tu, gdzie... Dzień nastał. Przywrócono zasilanie, bardzo się cieszę, natomiast nie mamy wody. Zbóż, nie chciałbym tego burzyć. Roślinka Ming. To co to? Co się wydarzyło? Niski ziemniak. Wolałbym tego nie podnosić. Tu jest paproć. Drzewo bulbowe. Właśnie drzewo bulbowe, z tego co kojarzę, właśnie daje jedzenie i H2O. Także wydaje mi się, że... O, ciach, 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 ciach. I mamy mnóstwo jedzenia, które co prawda zajmuje sporo miejsca, ale... Dobra, dobra, nie chciałbym zgłaszać żadnych rzeczy. Wszystko jest w porządku. Według mnie szafka. Prawda? Szafka 1. Szafka 2. Okej. Nie wiem, kochani, czym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku, natomiast wiem, że... Żeby zrobić rzeczy niektóre, typu te właśnie płetwy specjalistyczne, potrzebuje to stanowisko modyfikacyjne i lekka butla o zwiększonej pojemności, która nie ogranicza ruchów, i działo, magnety, działo grawitacyjne bym musiał mieć. No, także jestem trochę ograniczony tutaj. Ulepszenie sterowni skanującej to mamy. Schemat cyklopa z kurczybyka. To by była dobra sprawa. Stację dokującą. To jest stanowisko modyfikacyjne. Trzeba by to znaleźć. No i właśnie wydaje mi się, że na takie jakieś specjalne rzeczy pójdziemy. Natomiast tutaj mamy zaznaczone różne rzeczy. Natomiast nie wiem, czy to już chyba nie jest ważne. Wiecie co, te dronki sobie wyłączymy. Aurory, to już jest też dziabnięte. Wydaje mi się, że wszystko, co mamy mieć zaznaczone, mamy chyba zaznaczone, no nie? Więc tyle. Nie wiem, co prawda... O, ale chyba sobie tak zrobić, żeby mieć nieograniczoną widoczność w ramach tej maski. Przepraszam bardzo. Ale mam jakiś kurde kaszel, nie wiem czemu. Od tej wody słonej pewnie. Także jak widzicie, drzewo bulbowe daje nam nieograniczone jedzenie i wodę w sumie w bazie. Fajna sprawa. Zastanawiam się, czemu płynę taką, a nie simutem. To miałem zrobić, ale to się jeszcze będziemy zastanawiać nad tym. No dobra. Nie wiem, czy z nożem płynę szybciej, czy wolniej? Nie. Nie, wydaje mi się, że tak samo płynę. Dobra, pytanie, czy... Tytan razy dwa. No nie mamy tytanu ze sobą w ogóle. Wszystko jest tam. Natomiast pytanie, czy tu bym zrobił taki... O, sekcja. To one by były na sobie. Dobra, zróbmy tak. Fajnie, że to można planować w ogóle. Plus to. Łącznik tytanowy. Nie, chyba nie. Nie wiem, czy nie będę potrzebował właśnie tych włazów. Tylko, że ten właz jest tam dodawany, a nie tu. Ale tu jest właz. Nie potrzebuję tego włazu tu. Dobra, wydaje mi się, że muszę zrobić to najpierw, żeby to działało. Dobra, także kochani, płyniemy na ekspedycję. Wydaje mi się, że trochę poznałem to, że żeby mieć na przykład lepsze jakieś, nie wiem, schematy, czy też inne surowce. 6 mocy. Czy ja mam to energetyczne? W razie W mam. Dobra, możemy płynąć, śmiało. Wydaje mi się, że w stronę Aurory możemy popłynąć. Zaczynam gdzieś głęboko. Wiecie co? Może w drugą stronę popłyniemy. Tam jest nasza wyspa. I popłyniemy gdzieś przy dnie. Wydaje mi się, że im głębiej jesteśmy, tym mamy większą szansę na znalezienie jakichś ciekawych rzeczy. W ogóle to jest ten koralowiec, którego potrzebowałem wtedy. Też się skapnąłem w tak zwanym międzyczasie. A może właśnie jakieś te? Jakieś jaskinie odwiedzimy? Co to? A to ty, dobra. Mam nadzieję, że nie... No właśnie.
tytan. Wszystko się przyda. Może tym nowy kopany, dobra. Ale tę siarkę, z której on wypływa, z tego kwiatu, zabierzemy. Ona się może też przydać do czegoś. O, widzicie? Tu w prawym dolnym rogu jest napisane, że mogę coś zeskanować. To też się skapnąłem. Tego skoczka nie skanowaliśmy nigdy. Wydaje mi się, że warto, no może nie teraz, ale warto czytać te wszystkie rzeczy. Na Foxbiet, bo tu są fajne rzeczy, kurczę, napisane i nie czytałem tego niestety. A może i powinienem. No właśnie. To. Latarencja. No jakieś takie pomniejsze skałki tutaj. Do cholery. O, jak mnie przypierdzielił. Pierdzielony. Co za typ. Siądł. U? Nie. Gdzieś skądś uciekł. Nie. Nie, no tu płynąłem. On wypadł. On wypadł, więc ta siarka powinna tutaj być. Gdzie coś mamy? O. Do skanowania. Właśnie, kurczę, nie widziałem tego wcześniej. A warto. Warto widzieć więcej. Jak mi się wydaje. Tu jest jakiś... Coś wiem, że tlen. To co? A to ty tam. Uważać, kurde. No, podniesiemy sobie złomku, trochę potrzebujemy zresztą. No i tyle w sumie. Dobra, sigla idzie. Zioziele. Pełne wynurzenie. No może nie pełne, ale... Ale wynurzenie. Tutaj zrobimy... Taki omyk. Ciśnie się, przeciśnie. Właśnie, to były te grzyby wszystkie. No, podbieramy sobie tu różnych rzeczy trochę. Płynąc oczywiście w stronę tamtej wyspy, ale... Ale nie omijając nic specjalnie. Dobra, ruda jedna, druga, trzecia, tytany. Mam nadzieję, że ta rybka wybuchowa mnie tutaj nie złapie. Uuu, ładnie tu. A to był ten tunel, który mówiłem, że tu są mnóstwo zasobów. Tam kolejny. No, podbieramy to wszystko, bo... Szkoda nie zebrać, nie? Skoro już tu jestem. Kwarce, kwarce. Kwarce z kwarcem. Nie wiem, nic nie mówcie na temat sucharów. I słuchajcie, muszę powiedzieć, że przyszedłem z pracy w godzinie, kurczę, 21:30 i zacząłem to nagrywać razem ze wcześniejszymi odcinkami z tego względu, że no po prostu nie mogę się oderwać od tej gry i cały czas o niej myślę. Żeby tutaj przeliżyć, co fajnego można jeszcze znaleźć. Jest ultra. Zwłaszcza, że jak mówię, no nie oglądam jakby odcinków, których jakby, no, które mi zdradzą, co będzie w przyszłości. Dobra, bo płynę daleko bez Simuta. A nie powinienem tak robić. Tam jest. Rybki mogłem zebrać, ale nie będę zbierał. O, gdzie coś tu jest? Niebieska palma. To jest fajna sprawa właśnie, że nam pokazuje coś, że możemy coś zeskanować jeszcze. Dookoła blisko będąc, nie? Jesteś na dole. No, ale jestem 6 metrów nad. Znaczy pod powierzchnią, więc sobie już tu wypłynę. Już, także kurczę, no to będzie taka długa wyprawa, bardziej taka wyprawa też zbierająca różne rzeczy. Narzędzie naprawcze by się przydało. No właśnie, chociaż to pod piątkę chciałem dziabnąć. Pod czwórkę miała być latarencja. Dobra. Dobra, na chwilkę tylko. Brak miejsca w ekwipunku. Wiecie co? Dobra. My to wywalimy, dobra. Ten tytan weźmiemy, ale już nie będę zbierał stąd nic, bo mogę jeszcze się natknąć na jakieś rzeczy, które będę chciał zabrać. No, uważaj, rybo. Moment. Chcę się ogarnąć w okolicy. Tam trzeba.
powiedzmy jest wyspa. Unosząca się, kurde, skała to jest. Kowostka, dobra. Unik. No i właśnie na jakichś takich głębokościach większych. Tak do 200 metrów. No zaraz zniszczę po prostu tego Simota, to nie będzie wesoła sprawa. Do 200 metrów bym sobie... O, tu jest sporo rzeczy. Natomiast... Nie, czy są płynę. No a na jakichś takich... Chciałbym wraki poskanować, no nie? To jest złom akurat. To jest rybozwierz. No nie? Znaczy wraki poskanować, znaleźć wraki i poskanować różne przedmioty, które mogą mi się przydać, bo wiem, że jest stacja ładowania tych baterii, to na tym mi zależy najbardziej. Ciekawostka jakaś jest chyba. Różne te skałki i tak dalej, ale nie wiem, czy potrzebuję coś specjalnie. Nie wiem, czy tamten pan będzie mnie gryzł, czy nie. No tu jest wesoło. Tylko zbliżamy się do... magicznej bariery właśnie strefy zgniotu. Co tu się dzieje? Zobaczcie, co się do skanowania jest. O. Lampa przemysłowa jak najbardziej. Już tu pływa, skurczybyństwo. Tu jest jakiś duży lit. Artificial structures in the region. Tak sobie tylko przepłynę kawałeczek i już mnie nie ma. Ale tutaj byli nasi, słuchajcie, to nie jest zbudowane teraz jakoś, przecież wszyscy się rozbili z Aurory, nie? Więc... 30 seconds. Tego Simuta mam w miarę blisko, tu jest kolejny gejzer. Jakowyś. Dobrze. Ula la. Dobra, wypływamy. To chciałem opadać, co to jest to? Złoto, ale zobaczcie, duże złoto. Łupku, co wziąłem? Diament, nice. Jak pamiętamy, diamenty są potrzebne. No, tu nie jest wcale głupia miejscówka. Znaczy oczywiście bardzo muszę uważać na to, co tu się dzieje. Na łupku. Jakieś srebro czy coś. Oczywiście jak diament znajdę, to walę wszystko, żeby wziąć diament. O! Właśnie mi się skończyło miejsce. Kwarce, tutaj bzdurki, ale... Ale pytanie, czy gdzieś na ścianach jest albo gdzieś? Boję się tych kurde węgorzy. Powiem szczerze, dobra, wiecie co? 40 sekund zostało, więc zostawimy to. Produkcja tlenu wstrzymana. Bateryjka. Tyk. Dobra, 100%. Płyniemy dalej. Właściwie płyniemy na powierzchnię. Właśnie nie wiem, czy można ulepszyć na przykład Simota, żeby on mógł zejść na niższe głębokości bez uszkodzenia kadłuba. Nie wiem, czy tu byłem. Wydaje mi się, że byłem tutaj. To był palnik, ale pytanie, czy... Znaczy palnik. Nie zostawiłem tu złomu tego? Nie, to miejsce. Dobra, wyłączę na razie ten. Nie, no słuchajcie, coś tu jest jeszcze. Zrobimy to gdzieś tu. Pytanie, czy mam palnik? Albo mam palnik. Weźmiemy to w ramach narzędzia naprawczego. Fragment sterowni skanujący, ale mamy to. Brak miejsca w ekwipunku. Rozetnij, by otworzyć. Trochę to schodzi, powiem szczerze. Ale mamy przynajmniej pierwsze drzwi. Otworzymy.
Trochę mało wody mam w organizmie. Aha, jest. Chodzę. Też nie, nie będziemy go skanować, bo... Fragment ładowarki baterii. A o czym mówiłem na początku? Właśnie o tym pytanie, czy można gdzieś... A to widzieliśmy taką animację chyba otwierania drzwi, chociaż może nie, nie takich. Ale... Co to się... No... Wiem, że właśnie... Kurde mi... Ty ucieka tlen, ale to... chodzi. Albo czy do Simuta można jakiś ten... Podpłyniemy bliżej trochę tego. Gdzieś tu. No bo jak będę miał ładowarkę baterii, słuchajcie, no to już wszystko mnie... Nie wiem, czy... Moment. Myślę, czy te drzwi warto zespawać? Wydaje mi się, że tak, bo to są chyba... Nie, to nie są drzwi zewnętrzne, wydaje mi się. Tylko do tego pomieszczenia obok. Pytanie, czy nie wiem, czy z drugiego pomieszczenia... Patrzcie, jak moc szybko spada. Będzie baterijkę, nie? Zemnąć. Bateryjkie. Fajna ta animacja jest w ogóle, to wszystko jest. No. Tak, widzicie? Tu nie było chyba dostępu. Co to? Brak miejsca w ekwipu. Bo tytan jest najbardziej powszechny z tych wszystkich rzeczy. Kwarc się przy... Co? To wywalimy. No i coś wyrzuciłem i nie wiem co, w sensie jakiś... Tak. Dobra, za chwilkę tu jeszcze wpłyniemy, tylko sobie zaczerpnę. Aż mi kurde mikrofon z tego wszystkiego opada. Patrzę, co można zjeść. Trzeba było tę oddycharkę w sumie założyć. Nie wiem, czy kurde tego Seaglide'a nadal trzymać. Ale chyba już nie mam wyjścia. A ten co tu? Ten robi. Spowany drzwi. Fragment działka grawitacyjnego. Dobrze, że to kurde postrzegłem. A tu była jeszcze ładwarka, ale chyba... Nie, to nie potrzebuję już jej. Tych drzwi nie chcę zamykać. Patrzę, czy coś można... A, Nirgemachen, tak! Działko grawitacyjne mamy. Te drzwi są chyba z drugiej strony, chociaż... A, to jest na zewnętrze. Wyjście. No tak, bo one były do otworzenia po prostu. Ale te były do zespawania. Przenośnej konsoli pojazdów. Aha, no to mieliśmy. Dobra. Moment, coś tu było? Fragment stanowiska modyfikacyjnego. Wow. Wow, unbelievable. Co nazywasz stanowiskiem jeszcze modyfikacyjnym? O. Dobra, ej, mamy to stanowisko modyfikacyjne. Yuhuu, motherfuckers. Fragment ładowarki baterii. To jest złom. Bo ten klucz tu wypadnie jakiś. Ja tutaj nie przejdę. Dobra. Dobra, słuchajcie, mamy... Mamy w sumie więcej niż zakładałem, że będziemy mieć. Ale coś tu było chyba. Dobra, w normie. Jesteśmy cały czas. Ten palnik zostaje, ładowarka zostaje. Wiecie co? Patrzę, jest 20 minut już. Mógłbym wziąć jeszcze dwa tytany, które zostawiłem, ale mamy dwa diamenty, dwa kwarce. Na pewno tę maskę w stronę Aurory nie płynęliśmy. Wiecie co? Wezmę sobie ten tytan tu, stąd. I ten drugi też. I tyle. Dobra, będziemy wracać, kochani. Myślę, że było super warto tu przypłynąć 600 metrów i 80 w głąb. Nie, no bez tego, bez oświetlenia będziemy płynąć. Oczywiście noc jest na zewnątrz, ale... Ale możemy zrobić to stanowisko modyfikacyjne i rozumiem, że możemy je zrobić w bazie.
końcu wstaje elegancko. No, te widoczki, kurde. Tylko czemu mam informacje na temat bazy, skoro nie jestem w bazie, czy to jakiś bug jest? No, tych tam kwarców, różnych bzdurek. Potrzebujemy natomiast grzybka koralowca i soli, żeby zrobić wodę, no nie? No właśnie o tym mówię. Mamy kwarcu sporo, soli natomiast nie mamy. O, jest nawet tubka. Cienka tubka. Moment, a ja mam w ogóle miejsce na to? Nie. Moment, to jest wejście do Nie, to jest wejście do tej sterowni skanującej. Ja muszę płynąć tędy. Tyk. Dzień dobry. W radyjko nic nie ma. Czemu nie mogę użyć fabrykatora? Nie wiem, co chcę zrobić nawet. Patrzę, czy mi to działają, te przyciski. Koralowca mamy. Pytanie, czy mamy sól. Mamy rudę srebra. Mamy diament. Bardzo ważny. Moment. Bo muszę coś zostawić po prostu. O to chodzi. Tu mam soli miliard. Zostawmy to. My ten tytan zostawimy, siarkę. Tytan zostawimy, siarkę tu. Ale mieć ze sobą tytan niż diament, jeżeli miałbym zginąć. To by było słabo. No właśnie, panie Bulbo, no. Panie Bulbo, no właśnie, on daje kurde. Nie, to miało być. No właśnie. Dobra. Wywalimy to. Tam jest ta niszczarka i tak dalej. Na razie wywalimy, tak? I zjemy to drzewo bulbowe do końca. I właśnie to drzewo bulbowe tak naprawdę to jest super. Zniszczyłem. Dobra. Myślałem, że więcej będzie to, kurde. Trzeba będzie donicę jeszcze jedną zrobić i po prostu drzewa bulbowe ponasadzać. Dobra, schowajmy ten nóż, bo wyglądam jak El Bandziorro. Zróbmy tak. Schemat, nóż żarowy. Żar ostra piecze i sterylizuje niewielkie organizmy do natychmiastowej konsumpcji. Mamy to. Tę lekką butla wysokopojemnościowa. Ale to mamy butlę wysokopojemnościową. Schematy. Co ja potrzebuję? No właśnie nie mogłem tego otworzyć wcześniej. Nie chcę sztabki tytanu. Narzędzia. Jałko grawitacyjne, zestaw elektryczny, bateria tytan, to nie jest... Lampa na stojaku. Karabin unieruchomiający. Spoko. Radiolatarnie trzeba będzie porobić. I to tak w milionach egzemplarzy. Nie to. Nie złoto, rudy miedzi będę potrzebował. Przynajmniej dwie, żeby mieć miejsce. W sumie jedną tak naprawdę, dobra. Jedną będę potrzebował. Tę rudę zostawmy. Ona tylko jeden ma. Zajmuje. No dobra, zostawmy jedną. Jakbym po prostu popłynął do jakiegoś miejsca, które będę miał chęć odwiedzić, to wtedy sobie... To zrobię, dobra. Moment, zróbmy tak. Konstruktor baz, to raz, to dwa. Wychodzę stąd, trzy. Konstruktor baz, opalam i patrzę, co mogę zrobić. Wewnętrzna skrzynka. Rośnie pod wodą lub na lądzie. Mógłbym to ustawić na zewnątrz. Pompy powietrza raczej nie chcę. Stanowisko modyfikacyjne, właśnie to. Ołów mamy, tytan mamy, diament mamy, chip komputerowy i ładowarka. Ładowarka przede wszystkim. Miedziany przewód i zestaw elektryczny.
miedziany przemód. Dobra. Miedziany przewód. No właśnie mówiłem o tym, żeby wziąć więcej tej rudy miedzi, tak czy inaczej, nie? Chociaż pewnie ją tam wrzuciłem gdzie indziej. I zestaw elektryczny. Ruda srebra. Wydaje mi się, że mamy. Super. Tak, moment, bo chcę to zobaczyć jednak, żeby miał nie zepsuć. Lampa, lampa. Szafka ścienna, ładowarka baterii. Tak, zestaw elektryczny. Cyk. I tytan mamy, z tego co rozumiem. Chyba tak. Dobra. Nice. Mogę to na ścianę powiesić? Mogę. No w sumie zamiast tutaj szafki. Chociaż bez sensu. A, tu wstawimy. No dobra. Tak się zastanawiałem, czy nie wzmocnić tych drzwi. Pytanie, czy mogę wzmocnić to? Jeszcze? To jest tu. Potrzebuję lit, ale lit mamy na bank. Dobra. Chyba nie mogę, bo właśnie widzicie, że coś jest ustawione tutaj. Natomiast dobra. Zróbmy tak. Nie chcę tak robić. Wątek. Cool. Błagam, gro. 5. Ku. Uzbóż. Dobra, czyli ku trzeba przytrzymać. Widziałem to wszystko? Tak, dobra. To wolałbym sobie najpierw umocnić ścianę. O ile mogę. Dobra, wiecie co? To może tutaj baterię zrobimy. Wydaje mi się, że będę chciał wszystko po prostu mieć umocnione tutaj i dopiero potem zacząć działać. No pytanie, ile tych baterii potrzebuję. Znaczy, ile tych ładowarek potrzebuję. Ona ma miejsce na 3, rozumiem. Ja miałem gdzieś baterię? Mogę nie mogę niestety wrzucić tego. No właśnie. No dobra, zobaczmy. Tu jest pusta bateryjka jedna. Wydaje mi się, że miałem chyba tylko jedną pustą bateryjkę. Natomiast nie wiem, czy nie będę musiał zrobić więcej w razie W. Jedzenie minus 25, H2O minus 25, raczej tego nie będę jadł. Już mamy klucz, tę jakąś tabliczkę. To nie powinno tu być. No dobra. Bateryjka. Hop. Pytanie. No właśnie, widzicie, spada trochę. 74-75. W nocy pewnie spadnie. Natomiast. A, to widać tu. Zobaczcie, 1% naładowania jest. 2. Elegancko. Dobra. Chciałbym jeszcze jedną bateryjkę zrobić. Grzyba i ruda miedzi. Ruda miedzi mam. A grzyba też mamy gdzieś tu. Z tego co pamiętam. Gdzieś go widziałem, tego grzyba. Tu? Tu jest miliard rudy miedzi. Fajnie, że mamy ten. Mamy właśnie, kurde. No, drzewo bulwiaste trzeba będzie, kurde, nasadzić w większej ilości. Grzybie. Teraz już tylko wybieram tyle, ile potrzebuję. Użyj do nic. To jest chiński ziemniak. Bzdury. Dobra. Zrobimy na pewno drugą skrzyneczkę. Będziemy mieć jedną zapasową. Chodzi o to, że mam tutaj przedmioty. No, skaner akurat nie potrzebuje, ale Simut ma już, widzicie. Dobra. Już ma niestety naładowanie małe. Tyk. No i się, kurde, ładuje. Oko. Tu mamy 46, tu mamy 18, także chyba jeszcze jeden grzybek pójdzie. No bo baterie jak mogę wymieniać, nie muszę ich wyrzucać, prawda? No to... Dobra, zróbmy 4 baterie.
bo wymieniam i akurat będą się cztery ładować. Tak jak w życiu, jak mamy, jak ktoś ma pada, to wie o co chodzi. Nie tu. Dobra. Materiał raz. I materiał dwa. Dobra, w tej latarce, co ją teraz właśnie trzymam, zmienimy baterię. I w tym potrzebuję to w sumie do budowy. No mogę wymienić, no. Dobra. Tyk i myk. Dobra, wydaje mi się, że tyka. Natomiast energia, zobaczcie, spada w tym momencie mocniej. Drzewo bulbiaste. Dobra, trzeba zrobić donicę plantacyjną. Pytanie, czy tu, czy tu? Czy w kurde w nowym pomieszczeniu jakimś? Mógłbym zrobić tu. No bo tak naprawdę no trzeba jeść, nie? Z tym, że nie mam nasion tego kurde bulwiastego skurczybyka, bo go zjadłem. No dobra. Stanowisko modyfikacyjne, to jest ciekawostka kolejna. Chip komputerowy, który nie będzie tani na bank. Chip komputerowy. Próbka korala, złoto-miedziany przewód. To nie będzie trudne. Bo korala, jak pamiętamy, wiem już gdzie szukać. Bo tak myślałem początkowo, że za każdym razem będę musiał go szukać tu. On jest tutaj. Kuskurczybyk, tylko że jak widzicie... O. To może się skończyć w pewnym momencie i będzie słabo, ale... Jest ogólnie powszechny. Dobra, siglejdnijmy się po jakąś rybkę na obiada. Jakąś taką sensowną. Czy sensowną, no jakąś taką do zjedzenia, nie? Ty! No i nie mam kurde. Sul... Aha, tego miałem wziąć, dobra. Koralowca. Wybaczcie, że tak trochę miotam się. Wszystkim, ale... O, bazy był koralowiec. Tam, no dobra. Że tutaj kawałek wyprawy, tutaj kawałek budowy bazy. No, ale po prostu robię to, co w tym momencie jest mi potrzebne. Dobra, myślę, że dwie wody wystarczą. W sumie można by to zbudować. I zobaczyć, co z tego wyjdzie. I czy będę mógł zrobić tu po prostu właz? Czy będę potrzebował... Będę potrzebował tytanu, ale pytanie, czy to mogę jakoś kurde ustawić tak, żeby było to sensownie, no nie? Bo miałem zobaczyć, czy na przykład właz mi to zrobi. Tyk. Jak zrobiłem ten właz? Dobra, czyli tu potrzebuję właza. Tu potrzebuję też właza. I kwarcu i coś. No i kurde, powiem szczerze, że bardzo, bardzo mi się to podoba. Welcome aboard, Captain. Welcome, welcome. Bateryjki całkiem szybko się ładują, muszę powiedzieć. Chip komputerowy. Przypomnijmy. Mam teraz złoto i miedziany przewód. Miedziany przewód to są dwie rudy. Złoto i miedziany przewód. A mam, miałem tego korala jeszcze. Tutaj. Dobra. Co? Zróbmy sobie tę wodę, bo widzę, że masakra się zaczyna robić. Czemu nie mogę utleniacza zrobić? Bo nie mam soli przy sobie. Nie wiem, co jest gdzie napisane. W sensie, co mam gdzie? W szafkach. Ale sól będę, widzę, potrzebował natychmiast. No ale nie zamykaj mi fabrykatora. Czemu mi zamknąłeś fabrykator? Co się dzieje? Jeden energii jest. Ups. Mogę to jakoś zamknąć? Nie wiem, hold on. No właśnie, to są te panele. Moment. To są te panele, o których mówiłem, słoneczne. Tytan i kwarc. Tytan razy 2 i kwarc. Dobra, zróbmy drugi.
bo to inaczej się tutaj nie da tego zrobić. Właśnie dlatego między... Moment. Tak bliziutko. Jak najbliżej się da. Nie mam kwarcu? Nie, no mam tytan. Wziąłem osad soli. Nie wziąłem tego kwarcu, do cholery. Cholery jasnej. Zaraz zginę po prostu. No właśnie, to jest to motanie się, o którym mówiłem. Oczywiście power down jest, bo jest noc. Więc nic mi to nie da. I nawet nie usmażę rybki. Znaczy w sumie... Mam te rzeczy przy sobie? Mam, dobra, popłyniemy tu po prostu. To ma i tak własne zasilanie. Ale zaraz zginę, więc szybko popłyniemy. Więc dlatego właśnie między innymi nie burzyłem tych rzeczy, bo wiedziałem, że... To jest bardzo zgubne. No co ty? Jedzonko. Właśnie nie wiem, czy nasz przyjaciel bulwiasty rośnie w nocy. Chyba nie. Dobra, 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 dobra. Działa, działa. Coś tu mamy w ogóle w tym schowku? Nie. No i dobrze. Pytanie, czy mógłbym coś zburzyć? Zburzyć radio. Ale wiecie co? Nie będę tu chyba nie zburzył. Bo... Chyba jak widzieliście sami, jeżeli coś się spierdzieli, to będę w tak zwanej ciemnej D. Weźmiemy, bo to sobie lata. No i chyba tyle. Dobra, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Produkcja tlenu wstrzymana. Szafeczki, szafeczki. Coś miałem zbudować. Miałem zostawić to w ogóle. No właśnie, nie mam miejsca. Zostawimy to na razie tu. To jest 54%. No i te... Weźmiemy stąd nasionka, wszystko zasadzimy tu dookoła i będzie git. Będziemy mieć jedzonko, bo wydaje mi się, że jak... Znaczy właśnie, pytanie, czy jak utnę ziarenko jedno, które będę chciał zjeść, to czy ono odrośnie jakby, nie? Czy po prostu tak czy inaczej, nie wiem, 6 czy 7 ziarenek można wydobyć i trzeba jedno ziarenko zasadzić tak czy inaczej. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, kochani. Spadam. Nie ma tlenu. Wypływam na powierzchnię i kończę w tym miejscu odcinek. Także mam nadzieję, że wam się, kochani, podobało. Będę chciał w następnym odcinku, właśnie teraz sobie uświadomiłem, popłynąć w stronę tego Sunbeama, gdzie on tam wylądował. Wydaje mi się, że on gdzieś tam miał być, więc tam popłyniemy w następnym odcinku. A póki co bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.